Když propukne válka, nejméně důležitou věcí je důvod, proč byla zahájena. Co je opravdu důležité, je získat vítězství. Adolf. Na celém frontu zbiorníky s olejem napinali zakopané pod zemlou a potom s tropem kvatere. Pinovalo by se za ty kvatere. A druhý služba byl na dovčas, který jsem vlastně viděl, co se na frontě spadlo. Vůjce i teda do tego baraku. I to tutaj stál sebe dokonal tego zamachu. Zdjęcia z zamachu jsou po tamte strony. Pochvím vám, čemu zamach se neudal. Bomba vybuchá 12.48. Cofnek słyszy wybuch. A miny były nie tylko metalowe, które łatwo znaleźć wykrywaczem metalu. Były miny szlaka, bo był, przyjechał dwa dni po rozpoczęciu wojny, 24 czerwca 1941 roku. Mhm. Wojny z Rosją, nie z Polską, tylko z Rosją. Tak, tak, Rosją. Tak. A wyjechał po raz ostatni, no, wyjeżdżał w międzyczasie, ale wracał. Nie zamaskowane, sztuczne choinki stawiały, żeby to wszystko zamaskować i podobnie działa. Bo te tunele dla oficerów, którzy chodzili, poczekajmy z końcem. Jak liście spadły, to były tunelami. Dwa metry ściany, 4 metry stropu do góry, żelbet nowego żelbu na tym stopie. Ale między starą ścianą, a nową, żaden, nikt by nie zginął, a straty w samolotach to były ogromne. Mhm. Dlatego puste pomieszczenia, na rozkaz marszałka Kajsia, który mieszkał w Rzeszowie. A na górki interesuje tam więcej. Daleko z Walii. Jeszcze stun trhawy do tego dali, niż jako poczta. A prawo skrzydło tego baraku, Tak los chciał. Akurat tu był jakiś remont, nie można było tej drogi przeprowadzić o 12. No i cię przeniósł tam do tego baraku zastępczego. No i dzięki oknom przeżył zamach. Tu... A to ma pochodzić celý ten bunkr. A tady měl. O, tu už je. Thank you.
No i tam polewali benzyną, spalili doszczętki, a kości zakopali w lewej pogodzie. Krzyczek jeden, nie? Zamrzanej. Normalnie ofak słyszymy. Uciec się kapelę. A z Rosją, to wtedy kawa do niego tam przystała, bo już do końca. Doskonale, jak był bunkier zbudowany. W pierwszym etapie był stopno 2 metry i ściana też 2 metry. A w okresie trzecim dodano jeszcze 4 metry stropu i 2 metry ściany. To, co wam mówiłem, nie bombardowano. Oczywiście była woda, prąd, kanalizacja, WC. To była Do władzy chciałem w 1938 roku i potem się teraz zabrałem. Który to jest numer obiektu? Ten? Tak. Chyba 16. Oficjalny Wehrmacht, który rządził generał Jod. Był na pomieszczony razem z Hajkiem w Rejwerze. Tego by Niemcy nie zburzyli, tylko widzieli, że to było w środku. Wchodzący dym do atmosfery i tym, do którego dodała do zaprawienia. W 1931 roku nie było. Miał być bliski. Grubą rurę, która prowadziła na ziemi. Na końcu tej rury, na ziemi. I wszystko pomieszczyli przed wejściem otwierania.